Serce człowieka, świątynią Boga albo pracownią szatana. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, czwarty werset do dziesiątego. Ta książeczka nie jest nowa. Pojawiła się około dwieście lat temu, najpierw we Francji i stała się wielkim błogosławieństwem dla tysięcy dusz. Wypuszczamy ją niniejszym w odpowiedniej formie, zgodnej ze Słowem Bożym. Jest to duchowe zwierciadło, w którym ludzie mogą widzieć stan swojej duszy, tak jak Bóg właśnie go widzi. Jest mnóstwo ludzi, którzy mogli dzięki tej książeczce rozpoznać swoje własne serca i przez pokutę, odwrócenie się od grzechu i wiarę w Chrystusa otrzymali nowe serce i nowego ducha, narodzili się na nowo. Po przeczytaniu tej książeczki, pamiętaj o tym, że jest ona zwierciadłem, w którym możesz ujrzeć samego siebie. Czy jesteś poganinem, chrześcijaninem, wierzącym, niewierzącym, albo odstępcą, możesz zobaczyć siebie tak jak Bóg cię widzi. Bóg nie ma względu na osobę, On patrzy na serce. Szatan jest ojcem kłamstwa, księciem ciemności i bogiem tego świata. On przyjmuje postać anioła światłości i zwodzi tym wiele dusz. Nie jest on już aniołem światłości. Jego obraz jest zeszpecony, a wielu nie chce poznawać rzeczywistego obrazu szatana. Tak jak dawniej i w dzisiejszych czasach istnieje wielu fałszywych apostołów i proroków, którzy uważają siebie za apostołów Chrystusa. Nic dziwnego, bowiem sam szatan maskuje się jako anioł światłości. II Koryntian 11 rozdział 13-14. Diabeł Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących tak, że nie widzą wspaniałości Ewangelii o światłości Chrystusa. 2 Koryntian 4,4 Wszyscy grzesznicy i niewierzący są duchowo martwi i ślepi przed Bogiem, według zwyczaju tego świata i woli księcia, mającego władzę w powietrzu, według ducha, który w obecnym czasie swoje dzieło sprawuje w dzieciach niewiary. List do Efezjan, rozdział drugi werset 2. Jeśli oczy człowieka nie otworzą się na jego zgubiony stan, pójdą oni drogą potępienia. Kto mówi, że grzechu nie ma, sam siebie oszukuje. W pierwszym liście Jana, rozdział 1, werset 8. Gdy będziesz czytał te wiersze i studiował obrazki, będziesz mógł widzieć swoje własne serce. Nie zabraniaj światłu Bożemu pokazać ci prawdziwego stanu twojego serca. Wyznaj swoje grzechy i nie zaprzeczaj ich istnieniu, ponieważ Słowo Boże mówi, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli zaś wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. W pierwszym liście Jana, rozdział 1, werset 8, Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Albo posłuchasz szatana, albo będziesz posłuszny Bogu. Albo jesteś sługą grzechu, albo sługą Boga. Jeśli grzech rządzi twoim życiem, nie zaprzeczaj temu. Wołaj do Boga, który gotów jest wybawić cię przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i złamać szatana władzę, który przez to, że grzeszymy, ma władzę nad nami wołaj do Boga, który gotów jest wybawić cię przez Jezusa Chrystusa, który właśnie przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i złamać władzę szatana, ponieważ przez to, że grzeszymy, szatan ma władzę nad nami. Jezus natomiast jest naszym zbawieniem. Stoisz przed Bogiem, który zna wszystkie twoje tajemnice, widzi wszystkie tajemne myśli i czyny. Niepodobna, abyś mógł się skryć przed nim, albo zataić przed nim twoje występki. On, który stworzył nasze ucho, czyżby nie słyszał? On, który uczynił oko, miałby nie widzieć? Albowiem, oczy Pańskie obiegają całą Ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego szczere serce. Oczy Pana są nad drogami człowieka, on widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani mroku, gdzie skryliby się ci, którzy czynią nieprawość. Także Jezus nie powierzał im siebie, dlatego że znał wszystkich. Szczęśliwy jest ten, komu odpuszczono występek, któremu zakryty jest. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Jezus woła dzisiaj: "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie." Objaśnienia obrazów Obraz pierwszy. Serce grzesznika. Ten obraz ukazuje serce człowieka światowca, które Biblia nazywa grzesznikiem, to znaczy serce, które jest kierowane Duchem tego świata i pragnieniami i rządzami ciała i zmysłów. To jest prawdziwy obraz serca tak jak widzi je Bóg. Widzimy na nim mętne oczy, które mówią o opictwie, tak jak w przypowieściach Salomona w rozdziale 23, werset 29-33 napisano: Gdzie jest ból i zmartwienie, gdzie jest cierpienie i nieszczęście, gdzie są zwady i narzekania? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Tam, gdzie się siada przy winie i przychodzi się, aby wychlać co naleją. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy będą dziwne rzeczy oglądać, cudze żony, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. Na tym pierwszym obrazku widzimy ludzkie serce zamieszkałe przez różne zwierzęta, które przedstawiają wiele grzechów. To właśnie serce jest siedzibą i domostwem naszych grzechów. Przez usta proroka Jeremiasza Bóg mówi nam. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna. Jeremiasza rozdział 17, werset 9. Jezus Chrystus sam potwierdza to, kiedy mówi. Bo z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, przeteczeństwa, zabójstwa. Kradzieże, łakomstwo, złości, zdrada, złość, bewstyd, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupstwo. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza i kalają człowieka. Ewangelia Marka, rozdział 7, od wersetu 21 do 23: Widzimy w tym sercu grzesznika pawia. Każdy podziwia jego piękność. Tutaj w sercu człowieka przedstawia grzech pychy. Lucyfer, dawniej przedstawiciel światłości, anioł Boży, z powodu pychy upadł i stał się nieprzyjacielem Boga, diabłem. Jest to napisane w Izajasza, rozdział czternasty, werset od 6 do 17 i Ezechiela, rozdział 28 od 12 do 17. Pycha pochodzi z głębi piekła i ukazuje się w rozmaity sposób. Niektórzy ludzie są dumni ze swojego bogactwa, swojego dobrego wychowania, swojej uczoności, albo ze swoich najnowszych strojów, w które się ubierają i wystawiają na widok, nie mając przy tym wstydu. Inni obwieszają się wszelaką biżuterią, jak jest to również opisane w księdze Izajasza rozdział trzeci, od wersetu 17 do 24. Inni znów chlubią się swoimi przodkami, swoją narodowością, swoją kulturą, sportem, zapominając, że w liście pierwszym Piotra, rozdział 5, werset 5, napisano, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg nienawidzi dumy, pychy, wyniosłości. Przed zginieniem chodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha. Przypowieści Salomona, rozdział szesnasty, werset osiemnasty. Kolejne zwierzę w sercu grzesznika to kozioł. Cuchnące zwierzę pełne żądzy. On jest wyrazem nierządu i rozpustu, wszeteczeństwa i cudzołóstwa. Te grzechy w XXI wieku bardzo się wzmogły. Żyjemy w czasach ostatecznych. Musimy być świadomi prawdy słów Jezusa, które powiedział ponad dwa tysiące lat temu że ostatnie czasy będą jak Sodoma i Gomora. Obecny duch tego świata nie tylko objął ludzi żyjących bez Boga, kobiety, mężczyzn, ale także chrześcijańskie rodziny, szkoły, kółka studenckie. Ten posiew zepsucia został rozsiany w bardzo delikatny, lecz diabelsko wyrafinowany, przebiegły i bezstydny sposób poprzez kino, teatr, telewizję, literaturę brukową. To, co Bóg wyraźnie nazywa grzechem, nazywa się dzisiaj po prostu nowoczesna moda, moralność, trendy. Tysiące ludzi bierze sobie przykład do życia z filmów, romansów i kończą w, przez to w cierpieniach, zniesławieniu, żalu, rozgoryczeniu. Aktorzy i aktorki, którzy wiodą niemoralne i hulaszczyty ryb życia, są bohaterami i gwiazdami dzisiejszego pokolenia. Miejsca taneczne, dyskoteki są miejscami wielkiej niemoralności. Bohaterzy czystości, przedstawieni w Biblii przez Boga, tak jak nieskalany Józef, nie są już brani za wzór. Nawet najgorszy poganin z afrykańskiego plemienia Zulusów, który nie waha skazać się cudzołożnika i cudzołożnicę na śmierć, mógłby naszą tak zwaną cywilizację czegoś nauczyć. On nas w dzień sądu oskarży. Bóg mówi, że mamy nie bawić się nierządem, lecz unikać go. Kto łączy się z wszetecznicą, jednym ciałem jest z nią. Kto zaś łączy się z Panem, jednym duchem jest z nim. Uciekajcie od wszeteczeństwa. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem, lecz kto się wszeteczeństwa dopuszcza, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Alboż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią ducha świętego, który jest was, którego macie od Boga i nie należycie już do siebie samych. Jeśli ktoś niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Jest to napisane w pierwszym liście do Koryntian, rozdział trzeci, wersety od szesnastego do dziewiętnastego. Następnym zwierzem w sercu grzesznika jest świnia. Uosabia ona opilstwo i obżarstwo. Jest ona brudnym zwierzęciem, które wszystko pożera, co na swej drodze znajdzie, czy czyste, czy nieczyste. Tak czyni to również grzeszne serce. Ono przyjmuje wszystko, co nieczyste, każdy nieczysty potrzeb, każdy nęcący wyraz i uczucie, każdą złą myśl, każdą przenikniętą zarazą literaturę, każdy bezstydny obrazek. Ludzkie ciało, które jest przeznaczone na to, aby być świątynią żywego Boga, bywa skalane nieczystym pożywieniem, złymi nawykami i żądami. Palenie papierosów i narkotyków zawładnęło ludzkością jak nigdy przedtem. Tylko moc Boża może takie dusze uwolnić, bo są one zniewolone przez diabła. Wierzący w Boga i Chrystusa ludzie nie pozwoliliby sobie nigdy na to, aby podczas nabożeństwa w kościele palić. W ich oczach byłoby to profanacją domu Boga. Jednak nie mają oni żadnych skrupułów karać swoje własne ciało, które przecież zostało stworzone, aby być świątynią samego Boga. Obżarstwo jest dla Boga również wstrętem. Jemy przecież, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby jeść. Głód może być zaspokojony zdrowym pokarmem. Nienasycona żądza zaś krzyczy: jeszcze więcej, jeszcze więcej, daj, daj. Pożądliwość nigdy nie jest zaspokojona ani zadowolona: ona nigdy nie ma dosyć. Według Starego Testamentu hulaków i pijaków kamieniowano na śmierć. Jest to napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 18, werset 21. Pijak i hulaka zubożeje, a o spały w łatach chodzić będzie. Przypowieści Salomo na rozdział 23, werset 21. Kto zaś jest towarzyszem hulaków, czyni zelżywość swemu ojcu. Przypowieści Salomo na rozdział 28, werset 7. Przypomnij sobie, że pewien bogaty człowiek, hulaka, Niewolnik tej namiętności umarł i wzniósł swój wzrok z piekła, gdzie były strasznie dręczony. Chyba nie trzeba wymieniać, jaką nędzę wywołuje pijaństwo. Jest ona zbyt wielką rzeczywistością, aby tylko powierzchownie o tym mówić. Bóg mówi nam w swoim słowie, że żaden pijak nie odziedziczy Królestwa Bożego. Producenci mocnych napojów oraz ci, którzy je sprzedają są współwinni, ponieważ Bóg mówi... Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i dzielnymi w mieszaniu napojów odurzających. Izajasza rozdział 5, werset 22. Biada temu, który poi bliźniego swego, przystawiając naczynia tak, aby go upoił. Habakuk drugi rozdział, werset 15. Biada tym, którzy rano wstają i myślą o tym, gdzieby tu wypić alkohol i trwają w tym do wieczora a wino ich rozpala. Mają harfę i lutnie, bęben i piszczałkę i wino na biesiadach swych, ale na sprawy pańskie nie patrzą. Izajasz, rozdział 5, werset 11 i 12 Nie mylcie się, ani wszytecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijacy, ani złożeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jest to napisane w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, werset od 9 do 10. Grzechy naszej cielesnej natury są zapisane w liście do Galacjan, w rozdziale 5, od 19. A jawne są uczynki ciała, które te są cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo. Czary, nieprzyjaźń, swary, nienawiść, gniew, spory, niesnaski, zazdrości, mężobójstwo, pijaństwo, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jaką i przedtem powiedział, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni Duchem Świętym. Zaproszenie Pana Jezusa brzmi Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije Nurze, wszyscy pragnący, pójdźcie do wód I wy, co nie macie pieniędzy Przyjdźcie, kupujcie i jedźcie Przyjdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty Wino i mleko Izajasz 55, rozdział pierwszy. Lecz kto by napił się tej wody, którą ja mu dam Nie będzie pragnął na wieki Ale ta woda, którą ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 14. Kolejnym zwierzęciem w sercu człowieka grzesznego jest żółw. On uosabia lenistwo i obojętność. Żółw z dnia na dzień odwleka to, co powinno być zrobione. Żółw oznacza też czary, ponieważ niewiara jest grzechem czarodziejstwa. Leniwego rządza zabija, bo ręce jego robić nie chcą. Każdego dnia pała porządliwością, ale sprawiedliwy udziela, a nie szczędzi. Przypowieści Salomona rozdział 21 od 25. Jozue powiedział synom Izraelskim: Nie bądźcie leniwi w zajęciu ziemi. Natura człowieka jest bardzo obojętna i leniwa na zdobycie Bożych rzeczy. Jezus mówi: Usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Kto szuka, ten znajdzie. Królestwo Boże gwałtu doznaje i gwałtownicy porywają je. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 12. Patrząc przez pryzmat zbawienia, lenistwo prowadzi naszą duszę do zguby i potępienia. Ono przeszkadza nam modlić się, badać Boże słowo, objąć w posiadanie Boże obietnice. Lenistwo i obojętność prowadzą do zniszczenia. Gdy Bóg mówi do ciebie, przynagla cię, abyś oddał mu swoje życie, twoje serce i myśli od diabła mówią: daj je dopiero jutro albo w innym dniu, który tak naprawdę może nigdy nie nadejdzie, a ty umrzesz niezbawiony bez Jezusa Chrystusa. Słowo Boga mówi: dziś, jeśli usłyszycie głos mój, nie zatwardzajcie z serc waszych. Jakże wiele ludzi już zginęło, ponieważ zbawienie w Jezusie odłożyli na bardziej dogodniejszy dzień, który jednak nigdy nie nadszedł. Jutro nie należy do ciebie. Skorupa żółwia służy wielu czarnoksiężnikom do uprawiania magii i czarów i wskazuje w tym obrazie grzech czarów. Może to być wiara w czarodziejskie moce, wiara w uprawianie wróżbiarstwa, wiara w horoskopy, drzewka szczęścia, w słonie. Zamiast pokładać całą naszą ufność jedynie w żywym Bogu, my wierzymy w wiele różnych bzdur. Pismo Święte mówi nam, że codziennie, czy to w czasie choroby, ubóstwa, radości, mamy wzywać żywego Boga, który gotów jest nam pomóc, nie powinniśmy zdawać się na dobry lub zły los. Przez pana bywają utwierdzone drogi człowieka dobrego, a droga jego podoba mu się. Gdy upadnie, nie stłucze się, albowiem Pan Bóg trzyma go za rękę. Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od puszczy przychodzi wywyższenie. Ale Bóg jest sędzią: jednego poniża, a drugiego wywyższa. Psalm 75, werset od 7 do 8. Bóg dał następujące rozkazy synom Izraelskim. Niech się nie znajdzie u ciebie taki, który przyprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. Kolejny werset z Apokalipsy Świętego Jana mówi A na zewnątrz będą psy i czarownicy i wszetecznicy i mężobójcy i bałwochwalscy i każdy, kto miłuje kłamstwo i czyni je. Nie udawajcie się do czarowników ani do wieszczków, ani od nich rady nie szukajcie, abyście się nie splugawili przez przebywanie z nimi. Ja Pan, Bóg Wasz. Księdze kapłańskie, rozdział 19, werset 31. A gdy wam mówić będą, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Podczas czytania tej książeczki Bóg mówi do ciebie i napomina, zachęca cię do pokuty, odwrócenia się od grzechów, i abyś porzucił życie według własnego mniemania. Lecz duch Żółwia, który jest w twoim sercu, podpowiada ci w rozmaity sposób, abyś odłożył swoją decyzję oddania się Chrystusowi na inny dzień, i ten duch stara się napełnić twoje serce wątpliwością i niewiarą. Co na to powie moja rodzina, moi przyjaciele, świat, gdy się nawrócę, gdy oddam serce Jezusowi? Co stanie się, gdy nie będę już mógł iść potańczyć i uczestniczyć na światowych rozrywkach, koncertach, dyskotekach. Zamiast widzieć niezgłębione bogactwo, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, że On nam przebaczył nasze grzechy i chce dać nam nowe serce, abyśmy już nienawidzili grzesznego życia, że chce dać nam cudowny pokój, swoją niewysławioną radość, wspaniałość, życie wieczne, zamiast pragnąć być napełnionym prawdziwym szczęściem? Widzisz tylko te rzeczy, które musisz porzucić, których musisz się wyrzec, gdy pozwolisz Jezusowi wstąpić do twojego serca. Kolejną rzeczą jest strach przed ludźmi, przed śmiercią. To czyni z ciebie niewolnika szatana. Jezus natomiast się objawił po to, aby przez śmierć swoją zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią to jest diabła i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. List do Hebrajczyków rozdział drugi werset 14 i 15 Ten duch, który cię pcha, aby oddalać z dnia na dzień twoje przymierze z Jezusem, zatwardza twoje serce do tego stopnia, że stanie się tak twarda jak skorupa żółwia. Kolejne zwierzę w grzesznym sercu to lampart. Jest dzikim i okrutnym zwierzęciem. Nienawiść, gniew, zły humor rządzą często ludzkim sercem i prowadzą często do zbrodni. Możesz próbować panować nad swoim złym humorem i może ci się udać go zakryć, ale on, któregoś dnia, znowu jak bomba wybuchnie w tobie. Najlepiej przyznasz, że to tak jest i poprosisz Jezusa, żeby cię od tego diabelskiego gniewu uwolnił. Teraz nie gniewajcie się, mówi księga rodzaju, czterdziesty rozdział, werset piąty. Zaprzestaj gniewu i zaniechaj zapalczywości, nie wpadaj w gniew, to prowadzi tylko do zła. Gniew jest okrutny, a złość porywcza, ale przed zazdrością któż się ostoi? Teraz zaś odrzućcie i wy wszystko gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust Twoich. Jest dużo ludzi, którzy próbują swój gniew uspokoić piciem lub paleniem, albo też zemstą, ale jadem smoczem jest wino ich i trucizną brzmi okrutną. Zemsta jest słodka dla grzesznego serca, lecz do Boga pomsta należy, mówi Pan. Jezus mówi, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, miłuj nieprzyjaciół swoich. Bóg obiecał nam odpuścić nasze grzechy, jeśli i my odpuścimy tym, którzy nas skrzywdzili. Troski i obrażanie się również oddzielają nas od Boga. Chęć wzniecania kłótni i doprowadzenie do wzburzenia krwi znajduje się również w ludzkim sercu. Dlatego Jezus obiecał, że da nam prawdziwy pokój do naszych serc, jeśli go tylko o to poprosimy. Bóg chce również uwalniać nas od gniewu. Wąż ma również swe miejsce w grzeszniku. On zwiódł Ewę w raju. On zburzył najpiękniejszą łączność i harmonię z Bogiem. Szatan, ten upadły anioł, został ogarnięty zazdrością wobec Adama i Ewy, gdy widział ich przy bogu w doskonałej harmonii z nim. Z zazdrości szatan zdecydował się zburzyć ich cudowną harmonię i życie z Bogiem i to mu się udało. Taka sama diabelska zazdrość i taka sama chęć mieszkają w wielu ludzkich sercach, gdy widzą innych ludzi zadowolonych i szczęśliwych. Zawiść, zazdrość jest twarda jak chrzeol. Pieśni nad pieśniami, rozdział ósmy, werset 6. Zazdrość powoduje złe myśli w sercu i burzy szczęście innych może ona nawet doprowadzać do morderstwa. Zdarza się, że często w małżeństwie zazdrość jest przyczyną wielu cierpień, krzywd i nienawiści, także w biznesie i wielu innych dziedzinach życia. Nawet pracownicy Królestwa Bożego kaznodzieje są narażeni na takie ataki. Muszą oni czuwać, być napełnieni cały czas Bożą mądrością, aby ich funkcja w kościele nie osłabła, aby nie była zaćmiona tym diabelskim duchem zazdrości, przez to, że Bóg użyje innego sługę więcej niż ich. Ropucha w sercu grzesznika, żywi się rzeczami ziemskimi i przedstawia miłość do pieniędzy, chciwość oraz łakomstwo. To jest korzeniem wszelkiego zła i grzechu. Chciwy człowiek nie otwiera swej ręki dla ubogich, próbuje natomiast różnymi sposobami, czy to uczciwymi, czy nieuczciwymi, zagarnąć bogactwa tego świata, które zgodnie ze Słowem Bożym i tak zostaną zjedzone przez mole i rdzę. Jezus powiedział: Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie złodzieje podkopują je i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie. Achan i jego rodzina zginęli, ponieważ kochali złoto srebro drogie kamienie i piękne szaty Jozue rozdział siódmy Judasz iskariot uczeń Jezusa powiesił się, ponieważ miłość do pieniędzy zrobiła z niego zdrajcę Jezusa Chrystusa złoto i srebro same w sobie nie są złem, jednak miłość do pieniędzy jest bardzo niebezpieczna dla serca ludzkiego. Tysiące mężczyzn i kobiet rujnują swoje życie i życie najbliższych stawką wielkich sum pieniężnych w salach gier, na wyścigach konnych, aby się wzbogacić, a potem tracą wszystko. Pragnienie, aby się wzbogacić bez większego wysiłku, prowadzi często do morderstwa i samobójstwa. Miłość do pieniędzy i chciwość idą często wspólnie z rządzą sławy i władzy, na przykład politycznej, aby móc panować nad drugim. Władzy pieniądza, aby móc uciskać ubogiego, a także władzy religijnej, która każe ludziom być gorliwym dla organizacji Kościoła zamiast dla Boga. Ludzie, którzy służą organizacji Kościelnej, często prześladują, potępiają i skazują prawdziwych świętych naśladowców Chrystusa, którzy nie są zwolennikami ich szczególnego Kościoła. Ewangelia Marka, rozdział 9, Werset 38. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, rozdział dwunasty, werset 15 do 21: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego majątku. Oto historia o bogatym człowieku. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów, rzekł sobie. A zrobię tak. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i wszystkie moje dobra. I powiem sobie. O, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Teraz możesz odpoczywać, jeść, pić i używać sobie życia. Ale Bóg rzekł do niego. Głupcze. Jeszcze tej nocy, zażądają twoje dusze od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś sobie przygotował? Tak dzieje się z każdym człowiekiem, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Jezus mówi: Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Tego wszystkiego poganie szukają. Ale Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie więc najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć dzień dzisiejszy ma swego utrapienia. Z Ewangelii Mateusza rozdział szósty od wersetu dwudziestego do trzydziestego Widzimy w sercu grzesznika szatana, jak zajmuje swoje miejsce. Jest to ojciec kłamstwa, i on jest sprawcą wszelkich grzechów. On panuje nad sercem człowieka. Podczas rozmowy z Żydami twierdzili oni, że ich Ojcem jest Bóg. Jezus im odpowiedział: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam przyszedłem od siebie, lecz on mnie poznał. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ewangelia Jana rozdział ósmy od wersetu 42 do 44. W cudzysłowiu niewinne kłamstwo jest tak samo złe jak bardzo ciężkie kłamstwo. Słom kłamstwa, które się mówi, pisze i czyni. Obłudnik jest kłamcą, ponieważ podaje się za coś, czym nie jest. Bóg nie może kłamać. Jeśli mówimy, że społeczność z nim mamy, a w ciemności chodzimy, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Na zewnątrz są psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy – i każdy, kto miłuje, kłamstwo i czyni je. Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Bóg: wyniosłych oczu, kłamliwego języka, rąk przelewających krew niewinną, serca, które knuje złe myśli, nóg, które idą ku złemu, fałszywego świadka, który mówi kłamstwo. Przepowieści Salomona, rozdział szósty, werset szesnasty do dziewiętnastego. Widzimy też w sercu Grzesznika taką ciemno zapisaną księgę. Przedstawia ona sumienie w każdym ludzkim sercu. W tym pierwszym obrazie serca Grzesznika księga jest czarna i zła i prawdopodobnie zasypia przez powtórne i świadome grzechy. Serce jest zaślepione i całkowicie zepsute i to w taki sposób, że swoich własnych występków nie może już ocenić. To złe sumienie jest czasem spokojne, czasem speszone, czasem zamieszane. Oskarża ono tam, gdzie powinno usprawiedliwiać, a usprawiedliwia tam, gdzie powinno być oskarżone rzeczy. List do Rzymian rozdział drugi, werset piętnasty. A Duch Boży wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauk diabelskich, przez obłudę i kłamstwo mówiących napiętnowani w sumieniu swoim. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział czwarty, werset od pierwszego do drugiego. Serce jest jakby rozrażonym węglem wypalone. Wiara w Jezusa ich chrzest uwalnia od złego sumienia. Oko symbolizuje to, że oczy Pana widzą wszystko, co wydarza się w sercu człowieka. Nic nie ujdzie Jego płomiennemu wzrokowi. Bóg widzi też wszystkie skryte myśli i wszystkie zamiary serca. Te małe języki ognia wokół grzesznego serca przedstawiają Bożą Miłość, która otacza serce grzesznika. Prawdą jest, że Bóg nienawidzi grzechu, lecz on kocha nas i on nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników. Radość w niebie jest wielka nad jednym grzesznikiem, który odwróci się od grzechu i nawraca się do Boga. Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników. W niebie jest wielka radość z powodu jednego grzesznika, który pokutuje i nawraca się do Boga. Te małe języki ognia mówią nam także o krwi Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Albowiem, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Na tym obrazku, obok grzesznego serca, widzimy anioła. Przedstawia on posła Słowa Bożego. Bóg chciałby rozmawiać z człowiekiem, który jest zniechęcony z powodu ciężaru grzechu. Bóg chciałby, aby człowiek się uniżył przed nim i odwrócił od grzechu w pokucie, aby światło i Boża Miłość mogły wejść do serca człowieka. Widzimy też wokół gołębia, który jest symbolem ducha świętego. Ducha prawdy, który przekonuje o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Duch Święty jest tutaj jeszcze poza sercem człowieka. On nie może mieszkać w sercu, gdzie jeszcze grzech jest władcą panującym. Jeśli ten obraz pokazuje stan twojego serca, to nie pozostaje ci nic innego, jak tylko wołać do Pana. Otwórz mu serce swoje i pozwól wejść do światu Jego słowu. Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom pan Jezus chce ci przecież pomóc i zbawić cię on obiecał dać ci nowe serce i nowego ducha obraz drugi serce przekonane o grzechu widzimy tutaj obraz gdzie przekonane serce zaczyna szukać boga anioł trzyma miecz czyli słowo boże które jest żywe i skuteczne ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Poznaje i osądza myśli serca człowieka. List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd? Zapłatą za grzech jest śmierć. Grzesznik i niewierzący będą wrzuceni w jezioro ogniste. Objawienie Jana, rozdział 21, werset 8. Anioł. W jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej widzimy czaszkę, która przypomina człowiekowi, że wszyscy musimy umrzeć. Nasze ciało, które tak bardzo kochamy, które odziewamy, odżywiamy, upiększamy, pielęgnujemy aż do bałwochwalstwa, umrze i zniszczeje, będzie pożarte przez robaki. Ale nasza dusza i nasz duch będą wiecznie żyć i któregoś dnia będą musiały zjawić się przed sądową stolicą Boga. Widzimy tu grzesznika, który zaczyna słuchać wieści Bożej i otworzył swoje serce na Bożą miłość. Duch Święty zaczyna oświecać Jego serce, które było zaćmione grzechem. Światło Boże wchodzi do Jego świątyni i wypędza wszelką ciemność. Różne zwierzęta, które przedstawiają grzech, zostają wygnane. Dlatego, mój kochany czytelniku, pozwól Jezusowi, który jest światłością świata, aby wstąpił do Twojego serca i ażeby zostało ono uwolnione od wszelkiej ciemności, jak to ten obrazek pokazuje. Jezus mówi, ja jest światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota. Nigdy nie możesz swoimi własnymi wysiłkami ani mądrością wypędzić ciemności. Jedynym, najpewniejszym i najradykalniejszym jest wpuścić światło do swego serca. Jest to też najprostszy sposób. Księżyc i gwiazdy rozjaśniają na pewno trochę ciemną noc, ale gdy słońce wzejdzie, ciemność znika wraz z małymi światełkami. Jezus jest tym słońcem sprawiedliwości. Kiedy Jezus wszedł do świątyni w Jerozolimie i wygnał on wszystkich tych, którzy tam sprzedawali woły, owce i gołębie, powywracał stoły tych, co handlowali pieniędzmi, i powiedział: Napisano, dom mój będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Twoje serce jest przeznaczone na to, aby było świątynią Bożą, Jego domem. On pragnie mieszkać w nim, upiększyć je, napełnić Duchem Świętym swoją miłością, radością. Jezus nie tylko przyszedł, aby odpuścić nam nasze grzechy, ale aby uwolnić nas od mocy i panowania grzechu w nas. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Obraz czwarty. Serce ukrzyżowane z Chrystusem. Ten obraz ukazuje wierzącego, który znalazł całkowity i doskonały pokój oraz odpuszczenie grzechów w Jezusie Chrystusie, wybawcy. Lecz niech będzie dalekie ode mnie, abym miał się chlubić tylko w krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego świat ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Słowa Pawła z listu do Galacjan, rozdział 6, werset 14. Jezus umarł na krzyżu, abyśmy my, obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. A mówię wam, duchem postępujcie, a porządliwości ciała nie wykonujcie. Na tym obrazie widzimy również filar, do którego przywiązano Jezusa po zwleczeniu Go z Jego szat. Widzimy też bicz i baty, którymi Go okrutnie bili. Kara spadła na Niego, abyśmy my mieli pokój, lecz On zbity został za występki nasze. Herod i jego ludzie naśmiewali się z Niego. Potem zdjęli z Niego szatę, włożyli mu płaszcz purpurowy, bili go ruską i włożyli mu koronę cierniową. W prawicę włożyli mu zamiast berła trzcinę, upadali przed nim i drwili. Bądź pozdrowiony królu żydowski! Pluli na niego i wzięli trzcinę i bili go po głowie, a gdy się z niego naśmiewali, prowadzili go, aby go ukrzyżować. Jest dużo chrześcijan, którzy są nimi tylko z imienia. Modlą się w kościele, przyjmują komunię, wieczerzę pańską, śpiewają pieśni kościelne. I równocześnie krzyżują swojego Zbawiciela na nowo, swoją złośliwością. Nie wszyscy, którzy mi mówią Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego, ale ci, którzy czynią wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy, werset 21 do 27. Na tym samym obrazie znajdujemy sakiewkę Judasza, który zdradził swojego Pana za trzydzieści srebrników. Ponieważ miłość do pieniędzy zniewoliła jego serce, zaćmiła też jego zmysły. Latarnia, łańcuch świadczą o owej nocy, kiedy żołnierze uwięzili Jezusa. O jego szatę rzucali los, aby się wypełniło słowo powiedziane przez proroka. Rozdarli między siebie szaty moje i odzienie moje los rzucili. Zrabowali Jezusowi wszystko, jego zaś odrzucili i mówili nie chcemy, żeby ten człowiek panował nad nami. Serce ukrzyżowane z Chrystusem to serce, które umarło dla grzechu i żyje dla Boga w Chrystusie Jezusie, panu naszym. Ludzie życzą sobie całe błogosławieństwa pana Boga światła, słońca i deszczu, ale nie chcą się podporządkować jedynemu autorytetowi Bożemu. Są ludzie, dla których istnieje Bóg tylko w czasach biedy i smutku. Żołnierze przebili jego bok włócznią i zaraz wypłynęła krew i woda. Zanim kur zapiał, Piotr zapał się pana trzy razy przed niewiastą, lecz później pokutował i gorzko zapłakał. Czy ty też wyznajesz Jezusa słowem i życiem swoim? Czy masz strach przed ludźmi i wstydzisz się go? Przypomnij sobie słowo. Ktokolwiek wtedy mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset od 32 do 33. Jezus mówi również, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. O jak szczęśliwy jest ten, który stoi na skale! Skale, którą jest Jezus Chrystus. Obraz numer 5. Serce Świątynią Boga. Na tym obrazie widzimy oczyszczone i uświęcone serce przez łaskę i miłosierdzie Boże, serce zbawionego już grzesznika. To serce stało się naprawdę świątynią Boga, mieszkaniem ojca, syna i ducha świętego według obietnicy Jezusa. Kto mnie miłuje, słowo moje zachowywać będzie, i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 23. Bóg kocha nas i błogosławi Jezusie Chrystusie i przyprowadza nas do porządku. To serce jest teraz świątynią Bożą. Zwierzęta zostały wszystkie wygnane. W ich miejsce widzimy Ducha Świętego, Ducha prawdy. Tam, gdzie przedtem była siedziba grzechu ciała, ukazują się owoce ducha: miłość, łagodność, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, wiara, wstrzemięźliwość. Taki człowiek jest teraz prawdziwą, winną latoroślą w krzewie winnym w Jezusie Chrystusie, i ta winna latorośl przynosi owoce. Tajemnicą tego przynoszenia owoców jest to, że taki człowiek mieszka w Chrystusie. A Chrystus i Jego słowa są w Nim. Ponieważ jest napełniony Duchem Świętym ma moc zwyciężać ciało i jego rządze oraz krzyżuje swojego starego człowieka. Nie żyje on już tylko, aby zażywać świata, lecz żyje teraz w wierze, ponieważ wiara jest zwycięstwem, które zwyciężyło świat. Takie serce żyje teraz w żywej nadziei na powracającego Pana Jezusa Chrystusa. Żyje przez miłość Bożą, która jest bezgraniczna. Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą. Król Dawid wiedział, że największa bitwa rozgrywa się w jego własnym sercu, pomimo wielu zewnętrznych bogac i zwycięstw nad swymi nieprzyjacielami. On wiedział również o wewnętrznej bezsilności i prosił Stwórz we mnie o Boże serce czyste i odnów we wnętrzu moim ducha stałego. Psalm 51, werset 12. Nikt nie może oczyścić swojego serca sam, nikt nie może sam stworzyć sobie czystego serca. Gdy ktoś przed bogiem ugina się szczerze, tak jak Dawid, i prosi Boga, aby dał mu nowe serce, to Bóg chce też go na nowo ukształtować. Nie chce on naszych podartych szat, naszych łachmanów, własnej sprawiedliwości łatać. Bóg nie potrzebuje naszych daremnych przyrzeczeń że z naszych serc uczynimy przyzwoite mieszkanie dla Boga. Nie, On chce nam pomóc i dał sam pierwszorzędną obietnicę. I pokropię Was czystą wodą i oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystości Waszych, i od Waszych plugawych bałwanów Was oczyszczę. I dam Wam nowe serce i ducha nowego dam Wam do wnętrza Waszego. I zabiorę serce kamienne z ciała Waszego, i dam Wam serce mięsiste. Ducha mojego dam wam do wnętrza waszego, sprawię, że będziecie przestrzegać moich przykazań i ustaw, i je będziecie wykonywać. Księga Ezechiela rozdział 36 od 25 do 27 wersetu. Bóg to przymierze w Nowym Testamencie potwierdził i zapieczętował krwią Chrystusa. Na tym obrazie widzimy, że ponownie pojawia się anioł. One są ustanowione na to, aby usługiwały tym którzy mają odziedziczyć życie wieczne. Anioły mają rozkaz, aby zakładać obóz wokół tych, którzy się Boga boją i ratuje ich. Diabeł na tym obrazie jest również widoczny. Trzyma on się blisko serca i czatuje na dogodną chwilę, aby znów powrócić do swojego byłego mieszkania. Dlatego apostoł napomina, Trzeźwymi bądźcie, czuwajcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, chodzi dookoła jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Bardzo często diabeł podaje się za anioła światłości, aby zwieść, jeżeli można, i wybranych. Dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was.